poprzednie rozdanie. Czekaj, tak. No, proszę Państwa, nasza druga część to związana jest z kartami. I karty zostały już przytasowane, przełożone, są gotowe do pracy. Powiemy może o tym, co było poprzednim razem. No, nie? Skomentuj to, co... Może ja skomentuję, a ty potwierdzisz, nie? Czy, lub nie. Chodzi o to, że poprzednim razem mówiliśmy przed wyborami, to było, mówiliśmy o prezydencie Gdańska, nie? Tak. Co można sprawdzić, nie? To nie jest przed... W moich filmikach to jest na moim kanale, jest to do odnalezienia. Tak, to nie jest przed, to nie jest po wyborach, tylko przed, no, przed wyborami. Przed. I stwierdziłem w kartach jednoznacznie, ty wybrałeś karty, tak, że prezydent Dulkiewicz wygra wybory bezapelacyjnie. Bezapelacyjnie. Bardzo silnym elektoratem wygra. Bardzo silnym. Nie? I tak było. I to się sprawdziło. I to się sprawdziło. 62%. Możecie, tak. Ja na głosowania nie byłem. Od razu mówię, że nie głosowałem, nie? Na prezydent w ogóle, na nikogo, nie? Ale również nie, uczestniczyłem. Nie uczestniczyłem, tak. Dlatego, że wróżę, po prostu, nie? Nie muszę tutaj być za kimś, nie? Jestem obiektywny. Neutralny, powiedzmy, taką tą obiektywność można też mieć zróżnicowaną. Więc jeżeli chodzi o Dulkiewicz, wyszło nam, nie? W kartach bez problemu. Mało tego, wyszło też, że PiS, też pytanie zadałem, że PiS wygra, nie? Oczywiście PiS wygrał, ale wiemy, że tak naprawdę nie może być zadowolony. Bo nie inne, był zadowolony, to się bo inne partie, bo inne partie też, prawda, wygrały. Tu trochę, tam trochę i suma summarum zebrało im się więcej jak jeden pisma, nie? Mhm. Jak ta Prawo i Sprawiedliwość, nie? Czy ta prawica, co, nie? Ale generalnie wygrali, nie? Co pokazało tutaj na tym, na wyborach w telewizji pokazało nam w tym przeliczeniu tych głosów wszystkich, nie? I w konsekwencji PiS wygrał je tam ilomaś głosami tam od największej partii. Reszta tam pomniejsze, ale one razem mają więcej jak PiS. Razem, nie? Więc dobra, więc mamy tutaj, że karty nam mówią, to nie pierwszy raz mówią, prawdę. I warto po prostu przyjrzeć się kartom, posłuchać się ich, nie? Bo karty nam mówią. Więc teraz zadamy następne pytania. Ty zadajesz polityczne, no, jakieś... Tak, zastanawiam, o co byśmy zapytali. Szkoda, że Państwo nie możecie napisać jakieś pytanie swoje, nie? To byśmy tam... można, są komentarze, proszę robić lajki, tak, i udostępniać. Tak. A w komentarzach można pytać na TV24 Reporterska, ewentualnie na Facebooku u mnie, to później się przełoży na ewentualne dalsze nasze działania. Oczywiście nie osobiste jakieś, chociaż i to jest niewykluczone, ale to polityczne pytanie, konkretne, jedno pytanie. Nie? Społeczno-polityczne. Tak, może być, tak. I odpowiemy w kartach, kartami ciągnąc. Tutaj redaktor będzie ciągnął karty, ja odpowiadam. No właśnie, co, a może to, co się obecnie w tej chwili dzieje, wojna z Izraelem? Możemy, tak, tak. Wszyscy się tym interesują, rozpalają się nasze umysły, emocje. Jak to się rozwinie? To jest ogólne pytanie, nie? Ale można jakieś konkretne skonkretyzować. No właśnie. Tylko nie jestem tutaj jakby zainteresowany militarną stroną wojskowości z dwóch stron, nie? I nie powiem, nie zadam pytania związane właśnie z taką militarną. Ogólnie mogę się spytać, nie? Czy Izrael sobie poradzi na przykład, nie, w sytuacji tej, z tymi państwami arabskimi? Czy ten konflikt będzie miał dalszy rozwój, czy się wyciszy? No na pewno się nie wyciszy, to jest pewne, ale dobra, możemy się spytać, pierwsze pytanie możemy zadać, czy ten konflikt się wyciszy? No. Dobra, 5 kart ciągnij. Czy ten konflikt się wyciszy w końcu, ulegnie wyciszeniu. Jeżeli miałby to w tym roku, nie? Ja tam nie wróżę na 20 lat, nie? Bo to nie wiadomo, czy dożyjemy, ci, którzy chcą czekać na taką informację. Ale ten rok jest ok. Telewizja Republika
na bieżąco, że tak powiem, komentowała to, bo oglądałem. Pięć. Zobaczymy. Wiecie Państwo, tutaj karty pokazują, że ten konflikt on nie będzie eskalował. Może tak, nie? Nie będzie eskalował. Dobrą minę do złej gry właśnie tutaj robi ktoś, nie? Pewnie Izrael robi, nie? Ale, proszę Państwa, są ukryte działania. Walet pikowy mówi o ukrytych działaniach, które mają zniszczyć na tej wojnie. Mówimy o wyciszeniu. Momencik, momencik, bo zdaje się, że myśmy nie... Czy myśmy to włączyli?